Witam serdecznie. Tydzień Cakiewicza, a dzisiaj moimi gośćmi są Jerzy Jachowicz, Tygodnik w sieci ciągle. Dzień dobry. Rafał Ziemkiewicz, Do Rzeczy i Telewizja Republika. Marcin Wolski, Wszystko po trochu, najczęściej tak, Gazeta Polska tak, codziennie. Media ekumeniczne, może powiedzieć. Ja w zasadzie nie wiem, co było ważniejsze w tym tygodniu. Czy to, że pan prezydent Komorowski stracił pamięć, czy to, że policja ją odzyskała w sprawie akcji w PKW? Błąd, kolego redaktorze. Najważniejsza była sałatka i widać, że nie jesteście w kursie. A sałatka pani Pawłowicz. Oczywiście, tak. To było najważniejsze wydarzenie, jakby ktoś wziął, policzył, ile czasu w mediach publicznych i prywatnych, prorządowych poświęcono tematom jakim, no to by wyszło, że sałatka to jest hit przebijający nawet Hoffmana i... Tak, ale chcę powiedzieć, że częściowo także przesłaniało przesłuchanie Bronisława Komorowskiego wystąpienie Putina i jego konferencja prasowa, która w kilku programach szła dosłownie takimi pasmami. 40 minut, przerwa. 40 minut. Więc to jest takie zabawne, muszę powiedzieć, że jedyna stacja, która była gotowa transmitować pana prezydenta non-stop, czyli Telewizja Republika, nie została tam wpuszczona. Pozostałe zostały wpuszczone w nadmiarze i dlatego nie transmitowały. Jest to mały przyczynek. Woli ścisłości nie wpuszczono nam kamery, ponieważ już były tam trzy kamery, więc nasza była niepotrzebna. Mogliśmy sobie pożyczyć. Mogliśmy, że nie. No to tu oczywiście trzeba kolegę bardzo podziwiać za spryt, z jakim użył techniki nowoczesnej z telefonu komórkowego. Zresztą muszę powiedzieć, że ta technika przykrywkowa osiąga już rzeczywiście nieprawdopodobne rozmiary. Ale technika przykrywkowa polega na tym, że włącza się komórkę. Nie. Ja rozumiem, mówię, że Marcin, chodzi o to, żeby media agitacyjno-propagandowe. Co one nie są w stanie wyjąć, żeby przykryć temat? Ja jestem głęboko przekonany, że gdyby przypadkiem ogłoszono koniec świata, to i tak pierwsza wiadomość to byłoby, że mały Alfredek w Kołobrzegu zgubił się w lesie, ale się szczęśliwie znalazł. Znaczy, gdyby Jarosław Kaczyński ogłosił koniec świata, byłby to brutalny atak na dotychczasową rzecz. To tak, ale gdyby... niepotwierdzony w pewnych źródłach. Po prostu chyba to jest najbardziej taka obrzydliwa rzecz współczesnych mediów, to jest to, że całkowicie zaciera się ludziom w głowie podział na ważne, nieważne. I w sposób już teraz tak czyli absolutnie... ważność, wiem, była sałatka. Tak, sałatka była, że ważne, jeszcze nie ważne, że sama sałatka, ale przez kogo spożywana. Ale tak czy owak... Tak i czemu to służyło? Bo to jest tak jak z tym, prawda, śniadaniem, które świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu jego żona w reklamówce podała. Gdyby to Donaldowi Tuskowi żona podała śniadanie, to była wszystkich diwa i gala, cudowna, lifestyle'owa historia. A tak, to był obciach, prawda, jaki straszny obciach, kanapki mu przywiozł. Ja nawet wam powiem, że gdyby to było przypadkiem, bo takie rzeczy się nie pokazywało zaraz w komunistycznych, ale gdyby się pokazywało, to by to było w Michałkach na końcu. To nikomu by do głowy nie przyszło, żeby to podać jako pierwszy news. To ja a propos chciałem zwrócić uwagę, ile czasu pani kopać już jest premierem? 2 miesiące będzie? Dłuży się. Nie wiem ile, ale długo już. Mi się wydaje, że prawie 2 miesiące. Pani premier Kopacz udzieliła swojego pierwszego wywiadu w tym tygodniu. Tobie nie. Nie. Vivie. Że pani Kopacz wygląda tam tak pięknie, że Elizabeth Taylor cieszy się, że nie żyje. Że po prostu twórcy... w życiu nie wyglądała równie atrakcyjnie. Nie, twórcy Photoshopa się zawstydzili rzeczywiście na to. Nie tylko się zawstydzili, są dumni, bo co ten Photoshop nie że może nie wiedzieli, że tak, że można aż tak. No. Wykupiona już cała Viva, bo chciałbym... Ja nie wiem. Czy to ja ci mogę opowiedzieć? No wywiad tak? Jest taki, nie, bo... że pani premier fajna jest. Mnie chodzi o sesję no. Fotograficzną, bo zwykle ale też jest fajne na sesji. To jest nie do opowiedzenia. Nawet jeszcze chętniej. Tak, ale, to trzeba zobaczyć. Ale mówiąc teraz już zupełnie serio, bo zadałeś takie pytanie, no wydaje mi się jednak, że temat pod tytułem Komorowski zeznaje jest jednak jednym z ważniejszych, przykrytych wprawdzie, wydarzeń tygodnia. Podobnie jak zupełnie zatarty temat Wielkiego Marszu, który właściwie z mediów zniknął absolutnie. To jest jedyny marsz, przed którym było 1000 razy więcej informacji, to zresztą bardzo groźnych, niż po marszu. Ponieważ marsz miał spalić Warszawę, doprowadzić do rozlewu krwi, burt na ulicach. Poza tym miał być nikły.
Bo nawet gdyby nie doprawił do burty, ale to powiedzmy... Ciekawe, że w Polsce relacjonuje się nikłe marsze. Tak, bo jak są duże, gdyby, to się ich nie relacjonuje. Gdyby tam było 300 homoseksualistów z tęczowymi flagami, to myślę, że transmisję na żywo by mieli i 4 dni w dziennikach, ale jak w banku. To 300 na ludzi na pochodzie... Tylu ilu Komorowskiego na przykład. To też by relacjonowali, pokazując, jak nie, mały to marsz. Tak, jak mały to marsz, to mi się nie obchodzi. No rzeczywiście, mieli trudny orzech do zgryzienia, jak to powiedzieć, i w związku z tym nie powiedzieli już nic. Ale chcecie powiedzieć, że wybiórczo te telewizje pokazują Komorowskiego? Tak, wybiórczo? Drogi Jurku, my nie chcemy mówić, my to mówimy. Tu mistrza i Mogudżatę można by zacytować moją ulubioną kwestię Wolanda, który mówi: czyżby w Moskwie zdarzali się złodzieje? Bo to mniej więcej jest takie pytanie dotyczące naszych mediów. Ja do tego katalogu, który robimy, takich rzeczy, mówiąc kodem LOT 9, najbardziej ważnych spośród tych nieważnych, no to jednak jeszcze bym dorzucił sprawę Lasów Państwowych. Bo to jest bardzo ważne, ale to jest nieudana próba przewału niewiarygodnego, bo to jest rozkradzenie lasów, ale patrzcie, Platforma mówi, że mimo że się nie udało, to oni to jednak i tak zrobią. I ja podejrzewam, że oni to miał zrobią. Miał szansę to zalegalizować, a tak nie skorzystał. Nie sprawdził się. Nie sprawdził jest się. Ale to, panowie, się po rozkradzeniu OFE, ostatnia rzecz, którą w Polsce można ukraść, taka duża, która może podtrzymać istnienie władzy jeszcze przez rok, dwa, to są właśnie lasy. I oni rzeczywiście nie spodno. Jeszcze niby kopaliny można sprzedać, ale to już jakieś ten, to jest ostatnia rzecz. To jest o tyle smutne, ponieważ dowodzi to, że jesteśmy za krajami trzeciego świata, ponieważ wróciłem z kraju, który się nazywa Tanzania, gdzie ludności jest mniej więcej tyle samo, co u mnie. Dżungli nie sprzedają. Nie sprzedają dżungli. Co więcej, sprawdziłem. Liczba parków narodowych, które zajmują 25% kraju, gdzie nie można nic zrobić, ona się nie zmienia. Nikt nie kradnie. Przeciwnie, ma się to bardzo dobrze. Dlatego kraj jest prymitywny, bo tam nic nie zmieniają. Nie kopią, nie wiercą, nie palą. Nie do Afryki, dlatego idziemy właśnie do Europy. A w Polsce parki likwidujemy i robimy parkingi. To musimy zaznaczyć, że nie popisało się nasze słonko Peru, że wszyscy oczekiwali w Europie, że pokaże klasę. Nieprawda. Dzisiaj czytałem, że Donald Tusk wprowadził nietypowy, lakoniczny styl działania. Tak dzisiaj czytałem. To słabo czytaj, bo ja czytałem rozmowę z panem Januszem Lewandowskim, który wręcz powiedział, że to jest cudowne, że on uciął to gadulstwo, że to właśnie uciął to takie, to wodolejstwo tych, bo napisał, słuchajcie, użył wszystkich słów angielskich, których się przez ostatnie miesiące zdołał napisać, nauczyć. I wyszło to mocno powtarzał. I wyszło dwie strony. Ale a propos lakoniczności, to też trzeba odnotować, że są tacy złośliwi ludzie małej wiary, rusofoby, które zeczęły podawać wystąpienie z zeszłego roku. Państwo, że premier mocarstwa stracił, czy prezydent, przepraszam, stracił humor. Że tak, że to było pół, czyżby, że to było pół porcji. Czyżby stało się coś, co mu mogło popsuć humor? To bardzo by popsuło. Był minorowy, wytłumiony. Zachód buduje mur. To znaczy ja wiem, co mur się stało. To się odgradza Rosję od świata. To się nazywa broń psychologiczna. To jest mur wirtualny, tak? On użył tego słowa. No. Mur wirtualny, ale jakże oddziaływuje fatalnie. Czołgi każdy mur przełamił na wirtualny. I co najdziwniejsze, wobec tylu gestów życzliwości wobec Ukrainy, wobec Europy. I to go spotyka. Powiedzmy sobie, przecież Putin powinien powiedzieć, że jego poprzednicy to przecież w takiej sytuacji jakby postąpili, jak postąpił Chruszczow w Budapeszcie, jak postąpił Breżniew w Pradze czy w Afganistanie. A tu proszę, ile cierpliwości, ile tolerancji. Wiecie, ja nie znam dokładnej liczby ofiar w Budapeszcie, ale w Pradze na pewno było dużo mniej. To znaczy masakra na Ukrainie zaczyna być jedną z największych masakr od czasu II wojny światowej, którą sobie się urządzi. Polega na tym, że to jest masakra głównie Rosjan. Tych, którzy w mundurach zielonych ludzików tam przybywają. Tu właśnie mylisz się, ponieważ Władimir Putin wyraźnie po raz kolejny powiedział, że nie ma żadnych rosyjskich żołnierzy na Ukrainie. Także można ich do nich strzelać spokojnie. Bo to nie są Rosjanie, to są bezpaństwowcy. Jacyś nie wiadomo skąd się wzięli po prostu. Ale Rosja też nie pozwoli na to, żeby strzelano do bezpaństwowców i w razie czego wyśle tam prawdziwych żołnierzy. Ja tylko właśnie chcę powiedzieć o tym popsuciu humoru, bo okazuje się, że Ukraińcy znaleźli
idealną broń psychologiczną i codziennie rano w Doniecku, jak te oddziały tam, które stoją naprzeciwko rosyjskich, ukraińskie wstają, to im krzyczą, dzisiaj ropa po 59, a rubel po 80 za dolara. I to podobno tak na tych wygłodniałych Rosjan, którzy mają po prostu... Kiedy będą nie starczyć na taksówkę. Więc właśnie stąd te porównania z Budapesztem, Pragą, o tyle to trzeba wyjaśnić, że to nie jest tak, że Władimir Putin jest większym mięczakiem niż Breżniew czy Chruszczow, tylko po prostu egzekutywę ma jednak dużo słabszą. To znaczy ja zawsze byłem zwolennikiem tezy, ponieważ wszystko, co wiem o Rosji, wskazuje, że oni zawsze stosują zasadę skądinąd ojca strategii, prawda, i wielkiego jej mistrza, czyli mędrca chińskiego Sun Tzu, który mówi, że zawsze trzeba oszukiwać. Że Rosja zawsze oszukuje. Jeżeli Rosja udaje groźną, to jest silną, to znaczy, że jest słaba. I to było widać, że po prostu oni strasznie się nadymają. W innych czasach się nie nadymali, tylko po prostu uderzali. A tak, tutaj się ciągle było straszenie, co pokazywało. Że... No bo jednak, co by nie powiedzieć, to troszkę zmieniła się sytuacja w świecie i w Europie w porównaniu do wymienionych tutaj Chruszczowa i Breżniewa. I on moim zdaniem stosuje bardziej wyrafinowane sposoby przejęcia czy powrotu do Wielkiej Rosji, niż mogli sobie pozwolić tamci poprzednicy. Ale ja bym chętnie wrócił do Komorowskiego. Wiecie dlaczego? No, proszę bardzo. Dlatego, że on mnie zadziwił takim kabotynizmem, który pojawił się, to już później, który pojawił się w pierwszych zdaniach, kiedy stanął za tą barierką, jak ktoś napisał, jak sierota taka uboga. Sędzia zadał mu pierwsze pytanie, to on powiedział ni mniej, ni więcej tak. Tak, wysoki sądzie, ja już stawałem przed sądem i ja znam zwyczaje i obowiązki świadka, także powinienem sobie jakoś poradzić. No po prostu jakaś kompletna żenada, a później to, co wszyscy... A myślałem, że to miało być ocieplenie wizerunku. Nie, to on sobie chciał dodać blasku. Ale wobec kogo i dlaczego? Wobec jakiegoś sędziego, biednego młodziaka, który... A może on nie wiedział, że te kamery państwowe, co tam stoją, to nie transmitują? Może chciał sobie z tych 80% poparcia zrobić jakieś 105 albo 110? Ja się zastanawiam, w tej sprawie to mnie zastanawia jedno. Czy telewizje państwowe, propagandowe, nieważne, czy państwowe, czy prywatne, zachowały się w sposób przewidywalny. Nie można było narodowi pokazać, jak prezydent kręci, kłamie, oszukuje, zasłania się, bo to już to było widać. Sama mowa ciała, prawda, to wszystko. Ludzie, podejrzewam, że gdyby oglądali, gdy poszła transmisja w tych masowo oglądanych tych, nie rozumieliby, o co chodzi, bo to jest dość skomplikowane, ale czuliby, że facet ściemnia po prostu i tego nie wolno było pokazać. Natomiast dla mnie najciekawsze w całej sprawie jest, że sprawa w USA byłaby już całkowicie zakopana, przebicie się do świadomości społecznej z tymi dziwnymi spotkaniami posła wtedy jeszcze Komorowskiego, że oto jest cała właśnie sprawa, bo zeznania, ta niepamięć prezydenta polega na tym, że on nie pamięta, czy on się spotykał jeszcze jak był posłem, czy już jak był marszałkiem, bo wszystko wskazuje i wszystkie zeznania, że jak był posłem, a to znaczy, że się po prostu dopuszczał przestępstwa, bo nie miał prawa wchodzić w żadne spiski mające na celu zajrzenie do aneksów USA, tak w największym skrócie. I teraz, gdyby nie to, że wytoczono Wojtkowi Sumlińskiemu, któremu serdecznie współczujemy, jak sądzę wszyscy, ale gdy nie to, że wytoczono mu tę idiotyczną sprawę karną pod jakimś operetkowym zarzutem, że on chciał za łapówki załatwiać funkcjonariuszom w USA pozytywne weryfikacje, to nie byłoby okazji wezwania Bronisława Komorowskiego przed sąd i to jako świadka, a jako świadka oznacza w tym wypadku, że także, że to Sumliński mógł, ale że Sumliński mógł mu zadawać pytania, bo przecież pytania, które mu zadawał sędzia, były no, takie jak z pisma Viva zadawano pani premier. Ja ci powiem, no niewiele bardziej powiedzmy, że chyba cała nasza nadzieja. I kto to zrobił? Czy oni se sami w szkodę wleźli, czy to jakiś taki mega spisek? Nie, ja ci powiem inaczej. Mi się wydaje, że cała nasza nadzieja w ogóle na przyszłość i najlepsze jutro jest taka, że ci, że może nie są specjalnie inteligentni, ale są nadgorliwi. Przecież na przykład cała obecna afera z wyborami,
które można było oczywiście tam leciutko potrasować, bo każdy wybór się potrasowuje, ale ten rympał w wykonaniu PSL-u był zupełnie niepotrzebny. Ponieważ oni i tak by rządzili, może by musieli w jednym województwie, żeby nie dopuścić PiSu, dopuścić SLD. Gdyby oficjalne wybory miały dokładnie się pokrywały z sondażem Ipsos, to w sumie efekt byłby ten sam. A tutaj koalicja PSL-u pełni na Europę. Ożywienie mimo wszystko, ożywienie dość nieruchawego elektoratu PiSu. Czyli sugeruję, że to wytoczenie Wojtkowi Sumickiego kretyńskiego procesu, który odpryskiem spowodował demaskację Bronisława Komorowskiego, to nadgorliwość. Tak, oczywiście. Bo już myślałem, że kreta mamy gdzieś tam. Nie, kret. Kret jest istotą ale nie kreta. Kret, tylko kret. Przepraszam was bardzo, to nie była, Marcin, nadgorliwość. To była zamierzona operacja, która miała skompromitować... Ale myślę, że wyborach się mówię o WSI, która miała skompromitować komisję weryfikacyjną. Czyli Antoniego Macierewicza. Nie tylko, bo jak pamiętasz, były rewizje również u innych członków, między innymi zresztą podsłuchiwany był także Cęckiewicz. No, była to operacja, która miała być wyrazem całkowitego nie tylko zdezawołowania, tak. Tylko jakby unieważnienia. No, dlatego wzięto... Ale znowuż, kochany Jurku, zupełnie niepotrzebna. Bo z jednej strony wiadomo, że tego Macierewicza się nie uda dorwać, a z drugiej strony... Mało, że się nie udało, jak w kreskówce, to jak Charlie Chaplin tak chce walnąć tego tutaj, a trafia tego z tyłu. Dokładnie tak to wyszło. Z całą pewnością Bronisław Komorowski brał... nie wiem, można? Brał taki, no nie chcę powiedzieć, aktywny udział, tylko... Tylko miło patrzył na takie poczynania, że może jednak ta prawda o tych sprzedaży stanowisk, o sprzedaży także aneksu do raportu. Tylko tak dalej. Szukajcie czegoś, chłopaki, tak. jak znajdziecie, to ja wam pomogę. A jeszcze dalej idąc, czasami mówiło się o tym, że może gdzieś tam daleko w tle są służby rosyjskie, prawda, z różnych powodów. I oto wczoraj okazało się... To jest kiedy uznano, że istnieją służby rosyjskie. I oto okazało się, że ten Lichocki, który przyszedł jako jeden z pierwszych, jako drugi w gruncie rzeczy do... A może nawet pierwszy, tego właśnie też nie wie. To jest właśnie... Czy Tobiasz, czy to jest istotą sprawy. Że jest człowiekiem, który przeszedł szkołę... Tak, szkołę rosyjską KGB jako oficer. Więc wczoraj Republika pokazywała jego świadectwo ukończenia kursów KGB w 1981 roku. Wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy się niesłusznie ciąga po sądach. A czemiali się, że Macierewicz kazał tłumaczyć na rosyjski? No przecież Tobiasz musiał w jakimś języku czytać. Polsku nie umie. Oczywiście była to wrzuta, bo najgorszy, nie musiał. Najdziwniejsze jest to, ponieważ ja wczoraj troszkę się zagłębiłem, słuchając nie tylko Komorowskiego, ale rozszerzając, czy przypominając sobie, ale prawdę mówiąc i rozszerzając częściowo wiedzę o wszystko to, co jest związane z Komorowskim i z jego takim sentymentem, można powiedzieć, do wojskowych służb, to przecież tam się nagromadziło wiele innych rzeczy, oprócz tej, która dotyczy bezpośrednio Sumińskiego. No, są tam rzeczy naprawdę niewiarygodne, muszę wam powiedzieć. Właśnie a propos tego, co jest niewiarygodne, to mnie najbardziej zaskoczyła jedna historia, ponieważ w Gazecie Polskiej Codziennie układał się skądinąd bardzo interesujący materiał o rozmowach, które prowadził młodziutki Bronisław K. z funkcjonariuszami UB, które były w jakimś momencie przyspieszyły jego wyjście na wolność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja się spodziewałem, że następnego dnia jednolity front mediów zaatakuje tu obecnego Sakiewicza, jak mógł, jakaż to obecnego nie godzi. Obecnego też w Nowym Jorku, ja mam zaświadczenie, żeby to obrzydliwość. Przebiłem się przez te najważniejsze portale śladu. Nic takiego nie było. W związku z tym wróciłem sprawdzić, czy jeszcze w ogóle u was na portalu wisi ta sprawa. No wisiała. To już zostaje tylko jak w
sławnym serialu Zmiennicy, pojadę cytatem z mojego ulubionego reżysera, ta cisza krzyczała po prostu. To jest taka krzyczała. Rzeczywiście cisza krzycząca. Tak, i nawet można by, może pracę habilitacyjnej nie, ale doktorską można by zrobić, jeśli chodzi o media 25-lecia, o milczeniu krzyczącym. To ja mam, że było kilka takich z kuchni ważnych. Nie będę mówił nazwisk, ale powiem wam, że była sytuacja dosyć dramatyczna, ponieważ żeśmy rozważali na zarządzie głównym, mogę tyle sprawdzić, komu przyznać wielki laur stowarzyszenia, które zorocznie przyznajemy, i komu przyznać hienę. I tylko mogę zdradzić jedno. Do tego wielkiego lauru lista była malutka i króciutka, natomiast hien było mnożyły po horyzont. Się. No bo hieny się mnożą, niestety straszne. A autorytety giną. Ten gatunek giną. Nie, żebym był złośliwy, ale pozdrawiamy kolegów z TVN-u, Gazety Wyborczej i kilku innych. I życzymy sukcesów mimo ciężkiej konkurencji. Jako kandydat, optymistycznym akcentem. Właśnie, bo święta idą, panowie, coś trzeba powiedzieć na koniec ludziom, na przykład, Alleluja. Że moc truchleje. Że moc truchleje, no to by się... Moc rubla na pewno struchlała. A i Putin. Gdzieś napisałem jakiś taki artykuł na temat przyszłorocznych prognoz i to nie ulega jednej wątpliwości. Cokolwiek się stanie, to będzie bardzo ciężki rok Putina i będzie szczęśliwy człowiekiem, jeśli go przeżyje. Więc ja wcale nie jestem pewien, czy za rok, tu spotykając się, nie będziemy przygotowywali paczek dla Rosjan na święta. Takich jak teraz zbieramy. Ja może jeszcze mam w piwnicy te, które nam przysyłali w 82. Z konfietami. Ja nie wiem, czy myśmy tutaj, już wracając do mocy tutejszej, nie do Putina, to nie wiem, czy możemy państwu z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że moc truchleje, ale myślę, że moc głupieje, to żeśmy udowodnili tą rozmową, tak. Że niewątpliwie taki proces postępuje, a to też jest pewna nadzieja, prawda? Tak, ale od czasu do czasu chyba jednak dociera do nich to, że w tej głupocie, czy w tej nadgorliwości, o której mówił Marcin, przesadzili i troszkę panikują, troszkę nie bardzo wiedzą, dlatego jakie wyjście znaleźć. Jurku, Ruchu Rafałem, Tomku, możemy rzeczywiście zupełnie z czystym sumieniem życzyć ludziom szczęśliwych, wesołych świąt i trochę lepszego niż ten następnego roku. Ditto. No, a ja jeszcze może z państwem się zobaczę za tydzień. W każdym razie życzę państwu tak czy inaczej roku niezwykłego i trochę spokojnego. Wszystkiego dobrego.